Cześć, witam serdecznie, jestem Bartu, zapraszam wszystkich na premierowy odcinek z serii Zagrajmy w God of War. Generalnie jest to siódma odsłona legendarnej serii slasherów God of War i pierwsza w całości przygotowana z myślą o konsoli ósmej generacji. Za stworzenie gry odpowiada wewnętrzne studio deweloperskie Sony Interactive Entertainment Santa Monica. Cykl God of War niezmiennie nastawiony jest na widowiskową, krwawą akcję oraz efektowny model walki z potężnymi bossami. Głównym bohaterem God of War jest ponownie Kratos. Po wypełnionych gniewem i szaleństwem greckich przygodach, które zwieńczyła destrukcja Olimpu i śmierć wielu heliańskich bogów oraz herosów, protagonista ucieka na daleką północ, szukając wytchnienia. Na miejscu znajduje nową miłość i zakłada rodzinę. Po niespodziewanej śmierci żony zostaje sam z młodym synem o imieniu Atreus. Niestety spokój nie trwa zbyt długo, o czym Kratos przekonuje się, kiedy wyrusza ze swoją latoroślą rozsypać prochy zmarłej kobiety. Droga do celu usiana jest różnymi trudnościami, a na nieproszonych gości czeka armia znanych z mitologii nordyckiej bestii. W trakcie podróży Kratos musi również zmierzyć się z konsekwencjami dawnych czynów i wciąż buzujących w jego sercu niepohamowanym gniewem. God of War wprowadza wcześniej nieobecne elementy rozgrywki, a także zmienia nieco jej tempo oraz przebieg. Kratos porzuca swoją ulubioną broń, połączone łańcuchami podwójne ostrza, na rzecz topora, który po rzuceniu można przywołać z powrotem. Oręż ulepszamy, dobierając specjalne ataki o różnorodnych cechach. Dodatkowo mamy do dyspozycji wiele rodzajów pancerzy, które możemy wzmacniać dzięki systemowi craftingu. W trakcie przygody gracze przemierzają otwarte poziomy, skrywające wiele sekretów, zakamarków, a także opcjonalnych spotkań z wrogami. W grze nie mogło zabraknąć widowiskowych walk z bossami. Zamiast wielotopowych starć opierających się w głównej mierze na quick time eventach, gracz prawie cały czas ma kontrolę nad ruchami Kratosa. Nad głową bossa wyświetlane są dwa paski informujące o jego punktach życia oraz stopniu, w jakim został oszołomiony. Co ciekawe, w walce pomaga nam również Atreus, któremu wydajemy polecenia osobnym przyciskiem. W odpowiednim momencie może on wesprzeć nas na przykład strzałami z łuku. Podobnie jak ojciec, chłopak zdobywa coraz lepszy pancerz i nowe umiejętności oraz ataki. Produkcja działa na zaawansowanym silniku graficznym opracowanym przez studio Santa Monica, oferującym fantastyczne otoczenie, płynne animacje oraz mnóstwo efektów specjalnych. Całość uzupełniają charakterystyczne dialogi, sugestywne efekty specjalne oraz budujące klimat muzyka. No to moi drodzy, zaczynamy. Nie przedłużam. Rozpoczynamy nową grę. Wybierz poziom trudności. Tylko historia. To poziom dla graczy, którzy chcą poznać historię bez większych wyzwań podczas rozgrywki. Wyważona rozgrywka, wyzwanie i Bóg wojny. Dobra, weźmy tą wyważoną rozgrywkę. To poziom dla graczy, którzy chcą, by przygoda stanowiła wyzwanie. No tutaj, gdybym wziął ten poziom, to musiałbym pewnie dużo spędzi czasu na cięciu. Jest to moja chyba trzecia ekskluzywna gra z konsol rozgrywana tutaj na PC-cie. Pierwszy to był Horizon Zero Dawn, później był Days Gone. Gra ma polski dubbing, można też to wyłączyć, można ustawić te napisy, można je wyłączyć, także tutaj jest dużo opcji, dużo możliwości. Wciśnij się, aby zamachnąć się lewiatanem. Siła jest. Jeszcze raz muszę. O kurde, powiem wam, że... Cholera. Pięcioma uderzeniami taką brzozę położyć, to trzeba mieć naprawdę siłę. Ale to w końcu Bóg wojny. Ustawiłem sobie limit chyba 90 FPS-ów.
Gramy na ultra ustawienia graficznych. Nie wiem, czy gra będzie chodzić płynnie, czy nie. Nie uruchamiałem jej wcześniej. No zobaczymy, co nam tytuł pokaże. Generalnie co? Wątek można ukończyć w około 20 godzin z misjami pobocznymi. Ten czas rozgrywki się wydłuża nawet do 40 godzin, gdybym chciał wszystkie znajdźki tutaj, sekrety Siadaj odkryć. Powiem wam, że takie trochę dosyć bezpośrednie te rozpoczęcie. No tak, 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 tak. Dobra. Ale trzeba przyznać, że gra chodzi płynnie, chociaż mamy 73 klatki teraz, chociaż jak będzie więcej przeciwników, to pewnie... Mam to przywiązać do łodzi? I co wam powiem, to troszeczkę teraz zalali, bo takie kłody to by w życiu nie podniósł. To jest Kratos. Podróż. Oznaczone drzewa. Kieruj się w dół rzeki. W ogóle pytanie, czy... Właśnie. Zobaczymy sobie tutaj, co my tu mamy. Broń. Potężna broń, która znalazła się w posiadaniu Kratosa. Tutaj mamy siłę, runy, obronę, witalność, szczęście, czas odnowienia i tak dalej. Czekajcie, wróć. Szybki runiczny atak, mocny runiczny atak. Tutaj mamy drewniana jakość, siła 1. Dobrze, to wszystko na bieżąco będziemy sobie sprawdzać. Mamy 6-0, 5-0-0 tutaj statystyki. Pancerz. Tutaj też mamy grube, solidne paski, które zapewniają nieznaczną obronę przed zagrożeniami czyhającymi w lesie. Ręce, lśniący pas wygnańca, talizmany. Tu mamy umiejętności. Poziom na lewiat, to jest ten topór. Strażnik i tutaj mamy chyba Arteusa umiejętności. Na razie to jest zablokowane chyba. Walka. Co to jest? Zamrażający rzut. Wyceluj i wciśnij prawy przycisk mysza, aby wykonać potężny atak, który na krótką chwilę zamrozi mniejszych wrogów. Dobra, zobaczmy mapkę. Dziki las. Ok, możemy przybliżać, oddalać, to fajnie. Cele. Tutaj mamy misje chyba oznaczone. Podróż do góry będzie długa. Ciekawe, dokąd się udamy. Kieruj się w dół rzeki. Popatrzcie, artefakty, mapy skarbów, prace, przysługi. I tutaj mamy misje główne. Kodeks to chyba jest w tym momencie to zablokowane. I tu mamy zasoby, które będziemy zbierać podczas eksploracji. Doświadczenie to jest srebro, za które tam chyba ulepszamy broń i tak dalej. Dobra, tutaj tyle. Wiecie co, jeszcze strasznie wolno chodzi ta kamera. Pozwolicie, że sobie to ustawię na nawet 9. Szybkość obrotu w poziomie w pionie. O kurczę, strasznie to wolno chodzi. Matko. No dobra, mam nadzieję, że trochę to pomoże. Szybkość tutaj celowania. No kurde, tylko góra, dół, a o matko, jak to źle, średnio chodzi. Aha, bo ja muszę tutaj się kierować, dobra. Ojcze? Co? Czy coś się zmieniło? Las wydaje się inny. Tak, zmieniło się, chłopcze. Nie myśl o tym za dużo. Tak jest. A po co przymocował to drewno do tej łodzi, żeby sobie utrudnić życie? A, czekajcie. To drzewo będzie nam do czegoś potrzebne pewnie.
No, mamy 70 klatek. 58, 63. Zawsze tu możemy ewentualnie sobie... Aha, wiecie co najgorsze jest to, że ja nie mogę tutaj pojedynczo zmieniać, tylko mogę sobie oczywiście... O tak. Nie możemy tutaj sobie wybierać, wiecie, to jest najgorsze. Pojedynczo, tylko możemy wszystko zmienić na ultra. Aha, jest, przepraszam, jest. Nie wiem, które zasoby najwięcej zużywają tutaj kompa. Ultra plus, nie no, odbicie damy, odbicie może damy na wysokie, cienie damy na wysokie. Filtrowanie, model tego, to może tak zostać, ok. Dobra, cienie zmniejszyliśmy, trochę lepiej gra chodzi, teraz mamy więcej klatek, 88. Sorry, że tak wszystko, wiecie, na żywo robię, a nie przygotowałem się wcześniej, bo chcę jak najszybciej ten filmik wam pokazać. Wiecie, dzisiaj jest premiera gry, więc chciałem, żeby tę grę każdy mógł już dzisiaj zobaczyć. Ja wiem, że na konsoli ta gra była już 2 lata temu, miała premierę, no, ale na PC. Wystarczy z ultra zjechać na wysokie i powiem wam, że gra wcale gorzej nie wygląda, a płynność jest znacznie tutaj zauważalna. Tych klatek nam rośnie sporo, 10-15. Się trochę chyba ciemno jest, nie wiem, czy nie będę musiał to podjaśnić. Marysz, takie spokojne wprowadzenie widzę. Spoko, gra się rozkręci, jeszcze nie ma co się obawiać. Oto widzę matkę swoją. Oto widzę ojca swego. Oto oni mnie wzywają. Nie wiem, czy będzie pokazane, dlaczego ona zmarła, co się stało, jaka była przyczyna. Oni mnie wzywają. Myślałem, że jeszcze ją zobaczymy. Oto oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. A, chyba wiem, po co to drzewo było. On chyba zrobił trumnę z niego. Jest gotowa. Wracaj do domu. Jesteś wolna. Nie, jednak nie trumna, a stos. Przepraszam. Ściśnij. Ten nóż należał do niej.
Teraz jest twój. Uczyła cię polować? Tyle, co umiała. Pokaż. Teraz? Teraz. Kratos się troszeczkę zestarzał, no ale generalnie... Na co polujemy? Polujesz na jelenia. Podobno w grze... Gdzie idziemy? Tam, gdzie są jelenie. Dobrze. Tędy. Będzie jakaś taka przepowiednia, która będzie sugerować to, że Kratos zginie, umrze. Ale nie w tej części. Ojcze, czemu robimy to teraz? Muszę sprawdzić, czy przetrwasz podróż. O, proszę, patrzcie. Ruszymy na szczyt? To zależy od ciebie. Poluj. Zagubiony i odnaleziony. Nowy zestaw artefaktu. Znalezione zabawki 1 z 4. Te przytrzymaj, by wyświetlić dziennik. Co my tu mamy? W pobliżu domu natknęliśmy się na małą zabawkę. Miałem kiedyś bardzo podobno. Myślę, że to część większego zestawu. Jeśli znajdziemy ich więcej, może okazać się coś warte. O, proszę. Dobra. Ja to jeszcze sobie tutaj jednak to pozmieniam. Kamera, kołysanie kamery środowiskowej. Drganie kamery. Ja to myślę, że tak. Dobra, rozejrzymy się tutaj jeszcze, bo nie chcę niczego pominąć na start. O kurde, jak się zwiesiło. Grę mamy zainstalowaną na SSD. Nie mogę biegać w tej chwili. Mamy mapkę, tak? Mamy mapkę. Tu jest Kratos. To żółte pole to prawdopodobnie jest granica. Co ty tam robisz? Tereny łowieckie są w tę stronę. Już, już, już. Czy może coś ciekawego znajdziemy tu? Sorry, ludziska, że tak, wiecie, spaceruję sobie, ale nie chcę niczego przeoczyć. Bo gra podobno jest mega trudna. A im więcej rzeczy przeoczymy, tym nasza postać będzie słabsza i to się w końcu, w konsekwencji odbija na tym, że będziemy dostawać po dupie. Czekajcie, bo tu jeszcze mam jakąś ścieżkę. Aha, bo ja stąd przyszedłem. Wiecie co, kamera zdecydowanie szybciej chodzi w poziomie niż w pionie. Kurczę, coś jest tu nie tak. Szybkość myszy, szybkość obrotu w pionie. Poziomie. Jeszcze kurczę, tak nie miałem, żeby kamera chodziła inaczej. W poziomie, a w pionie. Co znalazłeś? Ślady, ale nie jelenia. Szukam dalej. Później albo otworzyć ustawienia kamery? A tutaj rzeczywiście, no. Odwróć sterowanie, wyłączone, wyłączone. Szybkość obrotu w poziomie. Dobra, to na razie to zostawmy. Powiem wam tak, no na razie gra wygląda naprawdę... O, proszę, coś tu mamy. Eksploruj świat, aby znajdować cenne zasoby. Mamy srebro. Chłopcze, coś przegapiłeś. Podobne, ale to nie jeleń. Widzisz? Za szerokie czubki. Kozioł? Matka dobrze cię nauczyła. Kozioł, no. Tak. Patrzcie, jakie ślady też zostawia. Fajne, fajne. Gra jest dobrze zrobiona. Ponieważ jak podchodzimy, to się pojawia taki punkcik, który sugeruje, że coś jest, więc... Ale jeszcze się wrócę na sekundę, zobaczymy, ale tu chyba nic nie ma, dobra. A tu, pod mostem, coś znajdziemy? No właśnie. Warto eksplorować. O kurde, fajnie skrzynię zniszczył. Rozejrzyj się. Srebro kolejne. Kurczaka gra, jestem podjarany strasznie.
Zagubione, znalezione 12-4. Patrzcie, za komplet otrzymamy 350 punktów doświadczenia. Na razie mam ich 22. A czekajcie, co to jest pancerz tutaj? Coś już znalazłem? Plecione na ramienniki wygnańca. O kurde. A skąd się to wzięło w ogóle tutaj? Wybrano pancerz, który zawiera gniazdo zaklęcia. Zaklęcia mogą być umieszczane w pancerzach i talizmanach, które posiadają gniazda zaklęć. Zaklęcia zapewniają premię do statystyk oraz wyjątkowe atuty, które zostaną umieszczone w używanym przedmiocie. Dobra, niektóre pancerze mogą mieć do 3 gniazd zaklęć. Wciśnij H, aby wybrać gniazdo w tym pancerzu. Przesuń kursor na puste gniazdo. Kliknij, aby wybrać pośród dostępnych zaklęć. Symbol nieugiętości. Kliknij zaklęcie, aby umieścić je w gnieździe w tym pancerzu. Mamy tutaj 2 do obrony. Ok, odblokowano osiągnięcie zaklęty. Czekajcie, bo to nie jest jeszcze wszystko. Tutaj mamy jeszcze... zmienia się nam to... A, zmienia się nam tutaj wygląd. Proszę, patrzcie. I statystyki. Mamy 14 siły już. 18 obrony i 16 szczęścia. Dobra, a tutaj co mamy? Znoszone karawasze wygnańca. I tu mamy karawasze przysięgi śmierci. I też tutaj mamy statystyki plus 8 do siły, obrona i szczęście. Dobra. Tu też oczywiście też możemy sobie coś chyba... A, nie mamy tych. I tutaj... Aha, zwróć uwagę, że tu mamy jeszcze tego, Arteusa. Pas przysięgi śmierci. Niestety nie mam tutaj run. Czego to nie działa? Szczęście wieków. Nie mogę sobie zmieniać chłopaka tutaj z czołkami? O kurde, czego to się nie da zmienić? Broni chyba innej nie mamy, aczkolwiek... Dobra. A co to tutaj jest? Jakiś lampion. Dobra, mniejsza z tym, zostawmy to. To chyba wszystko. Tędy. Trzeba, klikniemy na mapę. Nie wiem, czy gra nam pokazuje wszystkie. Więcej śladów? Tak, ale są zbyt okrągłe. To może być dzik. Ale... Patrz, ja zostawiam ślady? Nie zostawiam ślady na śniegu. Nie zostawiam, dobra. Tędy, chłopcze. Hop! O. Czekaj, ślady jelenia, świeże. Tędy! Idziemy. Przepraszam. Masz go upolować, a nie dogonić. Tak, ojcze. Dobra, chodzę po tych ścieżkach, o właśnie. Coś tu mamy. Srebro. Kolejna skrzynia. Kurde, fajna gra, naprawdę. Czekacie, bo tam jakiś łańcuch jest. Ale tam nie da się doskoczyć. Znaczy w ogóle chyba nie da się skakać tak. O cholera. Zniszczył nasz most. Jak przejdziemy na drugą stronę? Przejdź na bok. Rany. Idź. Ej, trochę do dupy wam powiem, bo ja muszę chuda... Co tu się stało? Stój! Co ty wyprawiasz? Wystraszyłeś go! Masz strzelać! Masz strzelać wtedy, kiedy każe ci strzelać.
Przepraszam. Nie przepraszaj. Bądź lepszy. Znajdź go. Znajdź go. Ale czego mi tam? Nic nie mogę zrobić. O cholera. Nie! Nie jesteś gotowy! Do tyłu! Wow. Dobre to. Jaka gra, masakra. Mam jeszcze tarczę. Blokować. Wykonać uniki. Dobra, spróbujmy tutaj robić blok. Jak to wygląda. Troszeczkę się tak, tam powiem wam, kwadratowo tym steruje tym Kratosem i tak walczy, ale kurde. Nie wiem, blokować. Czego pięścią wali? Aha, bo jest mi sobie broń, dobra. Może pięściami. Zaktualizowany bestiariusz. Draugr. Mama mówiła, że Draugr to wojownicy, którzy polegli w bitwie, ale ich uparte dusze odmówiły opuszczenia pola walki po śmierci. Udało mi się odpędzić przybyłe po nich walkirie i zmusić do powstania z martwych swe ciała, które następnie zmieniają się w coś potwornego, choć są teraz zaledwie cieniami dawnych siebie, nie zabrali bitnego ducha i atakują każdego, kto stanie im na drodze. Mama wspomniała też, że mogą się między sobą bardzo różnić wzrostem i posturą, a do tego niektórzy mają wyjątkowe moce. Okej, tu mamy pierwotnych. Czego ja tak, kurczę, nie mogę zmienić, powiem wam. Pokaż opisy. Ok, siła zwiększa obrażenia od wszystkich standardowych ataków. Runy zwiększa obrażenia runicznych ataków i żywiołów. Obrona redukuje otrzymywane obrażenia. Witalność zwiększa maksymalną wartość zdrowia i łagodzi reakcję na trafienia przez wrogów. I szczęście zwiększa szansę na aktywowanie atutów. Zwiększa zdobywanie XP, czyli doświadczenie i srebro. Czas odnowienia skraca czas odnowienia runicznych ataków, runicznych przywołań i talizmanów. Ok, czyli w sumie szczęście jest dosyć tutaj ważne, widzę. I witalność mamy na poziomie 0, więc... Co to tutaj jest, jakiś poziom? Dobra, na razie to zostawiam. Zastanawiam się, czego nie mogę tutaj, kurczę, założyć pancerz synowi. Raz oberwałem. Pomylił mi się klawisz bloku. Nigdy nie podchodziły tak blisko do lasu. Idziemy. Zbieraj kamienie zdrowia, aby móc uzyskiwać zdrowie. Dobra. Czy co, syn chce iść tam, ale jeszcze tutaj się rozglądną. Wiecie co? Jeleń poszedł tędy. Widzę dalsze ślady. Możemy iść za tobą. Nie ma co się śpieszyć, powiem wam, warto właśnie troszeczkę pochodzić, poeksplorować. Nie robię speedruna, nie chcę grę ukończyć też w 3-4 godziny. O proszę, tutaj coś mamy. Patrz pod nogi. O kurde, wiecie co? Tam się chyba zejść nie da w tym momencie, ale tutaj mamy łańcuch jakiś. Nie mogę tam się wspiąć ani nic z tych rzeczy.
A, wiecie co, chyba ja tutaj mogę wejść. No tak. Jak tam sytuacja na mapce? O, proszę. Ciekawe, czy ja tutaj będę mógł zejść po tym. Tak na... Aby skorzystać z łańcucha. Kurde, mega. Kurde. Znaczy, generujemy adrenalinę. Były tylko głodne. Co? Wilki. Nie były złe. Były głodne. Tak. Bestie, wilki wściekły. Zawsze lubiłem wilki, ale te, które ostatnio spotykamy na swojej drodze, od razu się na nas rzucają. Najpewniej są wściekłe i wiedzą w nas, widzą w nas tylko pożywienie. Wiem, że życie w dziczy to ciągła walka o przetrwanie, ale wilki mają w sobie coś naprawdę majestatycznego. Przykro mi się robi, kiedy muszę je zabijać. Dobrze, że ojciec raczej tego nie przeczyta. Podejrzewam, że były. Dobra, mam jakąś skrzynię z sekretem. Jemu już się nie przyda. Nam tak. Ale to jest tylko i wyłącznie srebro. Zagubione, znalezione 3x4. O proszę, 12 punktów doświadczenia. Fajnie, że możemy wszystko po kolei tutaj niszczyć. No i co, udało nam się znaleźć fajny sekret. Wow. Raz ta kamera działa szybko, raz wolno, nie wiem. Coś jest nie tak. Warto tu było przyjść. O kurde, skąd ja tutaj mam tyle tego wszystkiego? Buklerz kuźni, lśniąca tarcza elfi duszy. A jak to, mogę to porównywać? Strażnik. Znaczy to powiem wam, że chyba tylko wygląd zmienia, tak? Czego nie mogę tego zmienić? Powiem wam, że muszę obczaić, o co tu chodzi, ustawienia. Zmień ustawienia sterowania. A tutaj nie ma WASD. Spojrzenie w górę, spojrzenie w dół. Interakcja, strzałki. Strzałeczki nie działają, lewa, prawa. Później sobie to obczaję, nie będę wam tutaj zawracał głowy tym. Ale chłopakowi też trzeba sprzęt zmieniać. On się przydaje. Nam w walce pomocny jest. Pójdźmy w prawo, bo tu jeszcze jest ścieżka. Wiecie, to biegać nie mogę. O, runy, ale powiem wam, że chyba na tym etapie gry nie będziemy tutaj mogli nic. Powinniśmy tu być? A, w ten sposób. Tylko dwie runy mamy? Czy... A tu jest jeszcze jedna. Wow. Kiewka. Co to mamy? Jabłko i dun. Legendarny przedmiot. Udało ci się zebrać jeden z trzech jabłek i dun potrzebnych do zwiększenia maksymalnego zdrowia. O właśnie. Jabłka idą to przysmak bogów. Wszystkie 9 jabłek można znaleźć w skrzyniach zamkniętych magią. Zbierz 3 jabłka, aby zwiększyć maksymalne zdrowie. Coś podobnego było w Darksiders chyba. Super, ja pierdzioka gra. Dobra, zwiedziliśmy wszystkie poboczne lokacje tutaj.
Oh shit. Tam jest! No jest. A tam coś na dole jeszcze do zebrania. Wszedł do świątyni. Mama zabraniała mi tam wchodzić. Robimy co chcemy, chłopcze. Żadnych wymówek. Ej, czekajcie, wiecie co? Jeszcze zobaczę jedną rzecz. Ja tutaj mogę przeskoczyć. Nie, tu się nie da przeskoczyć. Dobra. To nie mogę biec. Nie mogę biec. Tam jest klucz. Aha, to chyba raczej nie tędy. Spójrz. Mogę dostać swój łuk? Na pewno go stąd trafisz. Podejdźmy bliżej. Fajne, fajne. Byłem z mamą na polowaniu kilka razy. Ty mnie nigdy nie zabrałeś. Czemu teraz? To jej życzenie i nadszedł czas. Okej. Okej, słyszę coś. Draug! Na razie nie ma... Pasek zdrowia wrogów. W czasie walki pasek zdrowia wrogów znajduje się nad jego głową, kiedy otrzymuje on obrażenia lub zostaje namierzony przez Kratosa. Kurwa, nie ten guzik. Ta walka jest taka, wam powiem, strasznie... taka drewniana trochę. Coś musi otwierać te bramy. Czekajcie sobie oczywiście. Tutaj coś mamy, nie wiem czy to jest od... Aha, to jest ta ścieżka tutaj na ten. Zbadajmy ją. Oh shit. Kurwa mać. Wolna, ten mocny atak jest o tyle niedobry, że on... trwa. O cholera. Uniki działają, dobra, doświadczenie zdobywamy. Spodziewałem się trola pod tym mostem. Nie jesteś gotowy na trole, chłopcze. Wiem, tylko... Tak, oczy. Coś tam się nowego pojawiło? Aha, zwróć uwagę, że im więcej walczymy, tym więcej wiemy o przeciwniku. Draugry posługują się groźną bronią, ale nie są w tym zbyt dobre. Nie to, co ojciec ze swoim toporem. Jeśli będziemy obserwować ich ruchy, uniknięcie lub zablokowanie ataku nie powinno nastręczać trudności. Wilki na ogół polują w atachach, starając się okrążyć ofiarę. Ojciec powinien mieć je zawsze przed sobą i pozwalać im odwracać ich uwagę. Spoko, zebrałem tutaj srebro. Atreusie, do mnie! No idę, idę!
Tutaj nie ma nic takiego. Nie. Oba, tu też żeśmy chyba wszystko zrobili. A, dziki las. Znaleziono artefakty 4x4. Skrzynię Norny 1x1. Oto mamy wszystkie. Stopinku czynienia 2%. Powiem wam, że no chciałbym zrobić 100%, no ale nie wiem, czy... Czy dam radę? Tutaj mamy łańcuchy jakieś. O, on przytrzyma, aby wycelować. A po co mu tutaj wycelowywać? Aha. Zamroziłeś ją. Sprytne. Aha, dobra. Ok, jeszcze raz. Nie to chciałeś zrobić, prawda? Nie wiedziałem, że tak to działa. A wiecie co, czekajcie, bo tutaj jeszcze mamy coś. Jakąś skrzynię ze skarbem. Zazwyczaj w tych skrzyniach jest tylko srebro. I to takie dosyć duże ilości, bym powiedział, nie wiem. To... Zobaczcie. Już nie jesteśmy w stanie wrócić. Gdzie idziesz? Chyba poszedł w tę stronę. No patrzcie, to mamy jakąś kolejną ścieżkę. Poboczną. Oj. Wiecie co, czekacie, co spróbuję w to wtrafić. O cholera. Dobre. O, patrzcie tam. A, wiecie co? W późniejszym etapie gry będziemy mieli możliwość chyba niszczenia tych skał. Więc teraz nie jesteśmy w stanie tego tutaj otworzyć. Aczkolwiek... A tutaj? Ej, czekajcie, bo tutaj mogę chyba trafić. A nie, dobra, to w ten sposób. A jak to otworzyć? Ale kuźwa gra. Mistrzostwo świata. Ale żebym kuwa srebra nazbierał. No tutaj... O kurde. Tu nie będziemy schodzić. Bo musiałbym jeszcze raz podnosić tą bramę. Ale zobacz. My tutaj. Fajnie, że można otoczenie niszczyć. Co to kurczę jest? Tu, chłopcze. O, patrz! Skol i Hati. Wilki od słońca i księżyca. Skąd się wzięły? Jak tam trafiły? Nie mam pojęcia. Jak się kończy? Pożerają słońce i wybucha walka? Nowa praca, nie tylko legendy. Jeden z 11. Przytrzymaj dziennik, aby wyświetlić. Czekajcie, bo tu mamy przysługi, tu mamy podróż i tu mamy pracę. A eliminacja, brąz. Zabij 15 wilków, srebro. 30 zabij 45 wilków, złoto. Okej. Okay. Jeśli zdobędziesz, przepraszam, jeśli będziesz dokładnie badać odwiedzane krainy, z pewnością spotkasz na swojej drodze więcej tych stadnych zwierząt. Wskazówki dotyczących zabijania znajdziesz w bestiariuszu. Patrzcie, jak osiągniemy tutaj brąz, to zdobędę 250 expa. Zabij 250 wrogów, zabij 500 i 1000.
Mamy tutaj 21 na 250 i tutaj draugi, i tutaj mamy na każdym ołtarzu przedstawiono historię legendarnego giganta. Znaleziono ołtarze, jeden z 11. Giganci pozostawili po sobie ołtarze z malowidłami przedstawiającymi ważne momenty z ich historii. Znam te historie z opowieści mamy, uwielbiałem, kiedy mi je powtarzała. Przekonajmy się, ile ołtarzy uda nam się znaleźć. Patrzcie, za każdy ołtarz otrzymujemy 100, a za ukończenie 6000 expa. Ale tego tu nie mogę zmienić, cholera jasna. Moi drodzy, wiecie co? Już będziemy powoli kończyć chyba. A tu jeszcze skrzynia jest. No niestety nie uda nam się tutaj całej misji dokończyć. Dużo jest tych pobocznych lokacji. Dużo jest ścieżek takich alternatywnych, no ale warto to eksplorować. Dobra, jeszcze 2 minuty, gramy i koniec. Pierwszego odcinka, powiem wam, że gra jest po prostu fantastyczna. Chociaż ta walka jest taka, nie jest taka żwawa jak na przykład w Odyssey. Że trzeba szybko robić uniki, tutaj to wszystko takie jest. Czekaj na mój znak. Bardziej w stylu spokojnie. Gotika. Nie myśl o tym, że to zwierzę. To tylko cel. Oczyść umysł. Wyceluj i weź wdech. Trafiłem. Dobrze. Wciąż żyje. Majestatyczne zwierzę. Weź nóż. Nie. Dokończ, co zacząłeś. Mocno, chłopaku, trzymaj ten nóż. Nie mogę, ja... Chłopak się uczy, no cóż. Musi wyrosnąć na twardziela, bo co będzie nam pomagał przez całą przygodę. Chyba mu przykro jest teraz. Cholera. Zatruł się! A ja ci pierdziel. Chciałem kończyć, no to chyba... Nie mamy wyboru. Czekajcie, pokonaj trolla. Każe Arteusowi strzelać wciskając page down. Przytrzymaj home, a następnie wciskaj page down, aby namierzyć wybranego wroga. Wrogowie przestaną atakować Kratosa, kiedy zostaną trafieni strzałą. Liczba strzał, które Arteus może wystrzelić, jest widoczna w prawym dolnym rogu. Pamiętaj, że nie można strzelać bez przerwy. Dobra, powiedz, kiedy strzelać. Ups. Ups.
Dobra, moi drodzy, to będzie koniec chyba tego odcinka. Możemy też to oczywiście strzelać, tak? Nie wiem, czy jak w głowę zadajemy większe obrażenia, czy nie. Tylko dwie strzałki ma, tak? Trzeba w odpowiednim momencie zrobić ten unik. Mistrzowska giera. Ale mu ponacinał skórę. Jesteś niczym! Chłopcze, spójrz na mnie! Spójrz na mnie! Chłopcze, spójrz na mnie! Udało się. Nie jesteś gotowy. Ale chłopak pomagał. Powiem wam, że coś tam tracił tego życia. Ale jak to? Trollowi. Znalazłem jelenia. Sprawdziłem się. Jestem gotowy. Wracamy do domu. Od dawna już nie byłem chory. Dam radę. Chłopcze, nie jesteś gotowy. No proszę, XP127. Jestem gotowy. Nie odzywaj się więcej. Droga do domu jest tu. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Kończymy pierwszy odcinek. Powiem wam, że gra się fantastycznie. Kawał solidnej serii nas czeka. Powiem wam, że naprawdę polecam gierkę. Jeśli ktoś chce i się waha, to nie ma tutaj się nad czym zastanawiać, trzeba w to po prostu zagrać. Serdecznie dziękuję za łapki w górę, za łapki w dół, za komentarze, suby, no i co, to wszystko w tym odcinku. Niebawem się pojawi kolejny odcinek, także oczekujcie, to wszystko piona.